dwa, trzy. Andrzej Fanfara, trener Macieja Szyłęskiego przed walką o Mistrzostwo Świata z Charlo. Przemek Majewski, były pięściarz. Także powiedzcie, Andrzej, jak się czujesz w roli trenera, bo to jest dosyć ciekawa walka i dosyć duże wyzwanie. Dokładnie tak, no w roli trenera czuję się bardzo dobrze. Jest to tak naprawdę mój drugi pojedynek. Pierwszego zawodnika, którego miałem, to Patryk Szymański, którego prowadziłem tutaj w Chicago i ten debiut troszeczkę się nam nie udał. No i teraz jest Maciek. Maciek przyjechał tutaj też z Pawłem Kłakiem, swoim trenerem, też bokserskim i trenerem od przygotowania kondycyjnego. Także współpracujemy jakby we dwóch z Pawłem i razem przygotowujemy Maćka do tego pojedynku. No i tak, ja się czuję świetnie w roli trenera, wiadomo, jest to świetne wyzwanie. Dla mnie bardzo, bardzo duże wyzwanie, bo jako moja druga zawodowa walka prowadzę zawodnika i prowadzę już go do walki o tytuł Mistrza Świata ze świetnym z braci Charlo. No i zobaczymy, obóz trwa, zaczęliśmy pierwszy etap, dzisiaj kończymy, za nami siła, wytrzymałość i kondycyjne treningi, ten pierwszy etap poszedł fajnie, ciężka praca, 3 tygodnie i od poniedziałku zaczynamy sparingi. Świetnie. Powiedz, jak to się zaczęło z Maćkiem, czy ogólnie przekazujesz mi te wskazówki? Żeby wprowadzał jakieś nowe nawyki specjalnie pod Charlo, czy Maciek się słucha przede wszystkim? Tak, Maciek się słucha, stara się przynajmniej wykonywać te rzeczy, które tutaj z Pawłem mu zadajemy, tak. Ja też dużo jakby takich nowych ciekawych rzeczy wprowadziłem w te jego treningi. Mieszamy te jego jakby no dobre strony, tak, które na pewno ma. Poprawiamy mu te słabsze strony. Musi być troszkę bardziej mobilny, bardziej ruchliwy w tym pojedynku. No i pracujemy praktycznie codziennie po 2 razy, tak. Technika, siła, wytrzymałość. Przed ringiem zainstalowałem też telewizor, oglądamy walki Charlo, przygotowujemy też specjalne akcje i taktykę pod Charlo. Także no wszystko teraz wyjdzie tak naprawdę z sparinga, kiedy zaczniemy sparingi, kiedy zaczniemy już te przygotowania na takim, no powiedzmy, najwyższym poziomie. Wtedy, że tak powiem, wyjdą te braki i te dobre rzeczy, które tutaj Maciek się nauczył przez te 3 tygodnie. I przepracowaliśmy tych wiele akcji, wiele tarczy, wiele treningów na workach, na walce ścieniem. I to wszystko będzie wychodziło w sparingach i po tych pierwszych sparingach, po tych pierwszym czy 2 tygodni, no będę mógł powiedzieć coś więcej i wtedy będziemy nakierować Maćka no w tą dobrą stronę. Czyli wrócimy tu jeszcze po paru tygodniach. Na pewno tak. To jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie pierwsze 2 tygodnie są tutaj, później wylatujemy na tydzień do Los Angeles. Tam będziemy na gali Charlo Castano. Brat Charlo walczy z Castano 14 maja. Jedziemy tam troszkę przypromować walkę, pokazać się na gali, ale przy okazji zostajemy tam tydzień, załatwiłem Maćkowi też fajne sparingi w Los Angeles, tam zostajemy tydzień, posparujemy, potrenujemy, wrócimy do Chicago i tutaj kończymy obóz, później praktycznie no niecały tydzień przed walką lecimy do Houston i wykonujemy misję and the new Maciek Szulecki. And the new. Powiedz, tak jak patrzysz na te przygotowania, patrzysz na teren, czy masz ochotę ciągle założyć te rękawice i wejść jeszcze do ringu? Chciałbyś jeszcze jakieś walki stoczyć? Czy jeszcze ten głód jest w tobie? Nie, myślę, że ja już jakby jestem sportowo gdzieś tam spełniony, tak, i raczej już do ringu nie wejdę jako czynny sportowiec. Będę wchodził do ringu jako trener, jako człowiek, który koordynuje przygotowanie różnych zawodników. W tej chwili no oczko w głowie no to Maciek, tak, i wiadomo, wszyscy gramy do jednej bramki razem z Pawłem i z trenerami kondycyjnymi z Polski przygotowują Maćka do tej najważniejszej walki w jego życiu. No i też to będzie też no,
fajny taki sprawdzian dla mnie, tak? Bo jeżeli Maciek wygra, przygotuję go świetnie i zrobi wszystko to, co robimy tutaj na obozie i wygra ten pojedynek, no to jako trener też ja gdzieś tam urosnę i też na pewno będzie o mnie słychać, także jako młody trener no, przygotowywał zawodnika i zdobył z nim mistrzostwo świata, także oczywiście jest to dla mnie wyzwanie. Ale na ringu raczej mnie już nie zobaczycie, raczej w roli trenera. Mam fajny gym, który tutaj właśnie otworzyłem, Champions Factory. Bardzo fajny. Tak, i tutaj będę jakby przygotowywał wszystkich do najlepszych pojedynków. Mam takie pytanie, bo teraz ty byłeś wiele lat jako zawodnik i teraz jako trener pomagasz w tych przygotowaniach. Czy wchodzą jakieś, czy uczysz się cały czas coś jeszcze nowego o tym boksie? Oczywiście. Tak naprawdę to teraz mogę powiedzieć, że widzę więcej niż wtedy, kiedy byłem zawodnikiem, tak?